12 grudnia w poniedziałek w sali konferencyjnej Szpitala Śląskiego w Cieszynie odbył się świąteczny kiermasz rękodzieła przygotowany przez Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Więź. To już stała tradycja, od kilku lat spotykamy się tutaj razem. Dzienny Ośrodek Wsparcia oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie, czyli oddział całodobowy psychiatrii i oddział dzienny psychiatryczny. A prace to jest wynik pracy w ramach zajęć z arteterapii powstałe z pacjentami. I to już tradycja. Personel tego szpitala czeka już na ten kiermasz co roku i myślę, że zasila nas już budżet. Budżet jest przeznaczony na zakup materiałów, ale też na tworzenie nowych rzeczy, takie jak na przykład zajęcia z hortiterapii, które teraz razem z drugą koleżanką Agnieszką Modestach, terapeutką, też robimy w oddziale całodobowym psychiatrii. Czyli ja rozumiem, że to są prace, które tam powstają na tych zajęciach takich terapeutycznych. Tak, ale też prace, które powstają w dziennym ośrodku wsparcia też, bo raczej razem, tym bardziej, że jak gdyby blisko nam do tej samej grupy osób, a więc do osób wykluczonych społecznie ze względu na zaburzenia psychiczne, więc jak gdyby gramy do tej samej bramki, każdy jak gdyby dba o swoje miejsce pracy, ale i tak to służy tym samym pacjentom. Czy te prace można tutaj kupić, nabyć, czy jak to wygląda? Prace można zakupić, tak, oczywiście my wszystko, jeżeli chodzi o nas, o oddziały i Centrum Zdrowia Psychicznego, to te prace są, za każdą pracę dajemy kwitariusz, my się potem rozliczamy, wpłacamy je do kasy i na naszym koncie mamy pieniążki, które możemy sobie zagospodarować na doposażenie arteterapii, bądź też na inne zajęcia związane z pracą w Centrum Zdrowia Psychicznego. Kiermasz taki bożonarodzeniowy organizujecie jeszcze inne, na przykład wielkanocny? Tak, cyklicznie organizujemy i jeszcze jeden na Dzień Zdrowia Psychicznego. To już jest stała tradycja, czyli jest Wielkanoc, Boże Narodzenie i Dzień Zdrowia Psychicznego. Zawsze tutaj jesteśmy, dzięki przychylności dyrekcji. Dziękujemy bardzo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.